Cześć! Dawno mnie tu nie było. Nie wiem, czy nie zapomniałam, jak się mówi w ogóle. Szczególnie do kamery, a nie do ludzi, bo ostatnio bardzo wiele osób tutaj się gdzieś kręci koło nas. Ale mam nadzieję, że się stęskniliście. Ja się na pewno stęskniłam. Musiałam trochę się naładować jakąś energią, bo no, było kiepsko. Ale wracam teraz, jestem tutaj i możemy zaczynać. 2021 rok to był rollercoaster totalny, jeżeli chodzi o wszystko. I nawet o gry planszowe, bo przez kilka ostatnich miesięcy tego roku bardzo mało graliśmy z powodów wielu, więc nasza lista gier jest bardzo ukrócona. 25 gier to nie są wszystkie gry, w które graliśmy oczywiście w tym roku, ale te najlepsze, które nam się udało gdzieś albo zagrać, albo mieć na półce, na stole, w kolekcji, gdziekolwiek. 25 gier to jest tylko ułamek tego, co się u nas przewija przez stół. I musieliśmy być dość surowi, jeżeli właśnie chodzi o wybór tych gier, bo mimo tego, że mieliśmy pełno takich małych gdzieś tam pudełek, to niektóre te mniejsze pudełka dały nam więcej radości niż wielkie gry, które też się gdzieś tam u nas przewinęły. Prototypów raczej nie chcemy na tych listach tutaj Wam pokazywać, bo po pierwsze tych gier nie ma jeszcze, po drugie one się mogą zmienić. Także mamy gry, które są skończonym produktem, które są dostępne tutaj. Nie wiem jak z dostępnością w Polsce, jeżeli chodzi o wszystkie tytuły, ale większość wiem, że albo już są, albo będą w Polsce niedługo. Zaczynamy. Mój numer 25 na tej liście jest mata numerem 20 i jest to Red Rising od Stonemaier Games. Red Rising to jest gra osadzona w świecie książek właśnie. Pierwsza książka ma taki tytuł, Red Rising, potem jest tam tych książek jeszcze kilka. Jeszcze ich nie przeczytałam. Mam je w kolekcji, mam je na półce, ale jakoś nie mogę przebrnąć przez tę pierwszą książkę i może ja tak zaczynam jakąś książkę i potem się zaczynam następną, potem następną, potem następną i jakoś tak nie mogę zupełnie się skupić na jednej. Także pewnie gdybym znała tę serię, ta gra bardziej by do mnie przemówiła, ale to nie jest zła gra przecież. To jest gra z nowoczesną mechaniką, z bardzo ładnym wykonaniem, jeżeli chodzi o tę wersję deluxe, czy jak to się tam nazywa, collectors, czy coś tam. Ale jest to gra, która jest dość innowacyjna i gra się w nią bardzo fajnie, ale nie wiem, jednak nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia jak te inne gry. I chociaż jest to gra, którą trzeba grać i grać i grać, żeby zrozumieć wszystkie karty, żeby wiedzieć co z czym działa, to jest taka gra, która mogłaby być grą turniejową, którą trzeba naprawdę się nauczyć, której trzeba znać te karty bardzo dobrze, żeby właśnie umieć w to zagrać dobrze i wygrać za każdym razem. Jest bardzo losowa, ale też właśnie trzeba znać te zależności. Także Red Rising, u mnie 25, u Mata 20. U mnie na 24 miejscu jest gra, która u Mata jest na miejscu 21. Jest to mała gra, mała, szybka, prosta gra Project L, czyli gra Tetris. Gra, w której zbieramy kawałki Tetrisa, układamy je na swoich kartach i chcemy jak najwięcej punktów zdobyć w ten sposób. Gra się naprawdę bardzo szybko, gra jest przepiękna. Mi się podobają te małe kawałeczki, które są takie, fajnie się je układa, fajnie się nimi bawi. I najbardziej co mnie w tej grze zaskoczyło to, że były dwie wersje tej gry. Była wersja normalna, sklepowa i jakaś tam też super deluxe. I my zagraliśmy w tą wersję deluxe w kafejce. Kupiliśmy wersję sklepową i one tak naprawdę różnią się prawie niczym. Także, a cena jest po prostu, różnica cen jest kosmiczna. Także Project L, jeżeli lubicie szybkie gry, jeżeli chcecie łamigłówki, chcecie czegoś, co możecie zagrać przed wieczorem z grami, po wieczorze z grami, a co macie 15 minut, to Project L naprawdę jest bardzo fajną pozycją. U mnie na 23 miejscu jest gra, która u Mata jest na miejscu 15. Jest to gra polskiego projektu Kamienna Mandala. Kamienna Mandala jest u nas na półce razem z Azulami i Sagradą, bo jest to gra na tym samym poziomie kombinowania, w którym trzeba myśleć, gdzie co włożyć, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. My w tej grze mieliśmy okazję już zagrać, zanim została ona wydana, dlatego też nasza rekomendacja jest na tym pudełku i jest to gra, w którą mogę rzeczywiście zagrać z każdym. Jest to gra językowo niezależna, oprócz właśnie kart zdobywania punktów, które są tajne, ale tak naprawdę grając z kimś, kto nie zna języka, możemy po prostu bez tych kart grać i grać w otwarte karty, w otwarte punkty, także niczym tam super na koniec nie będziemy tych 7 punktów zdobywać, ale wydaje mi się, że ta gra i tak na niczym nie traci, jeżeli gramy bez tych kart, czystymi kartami. Kamienna Mandala jest naprawdę świetną grą. Na miejscu 22 jest gra, która u Mata jest na miejscu 17 i jest to Duna Imperium.
W Dune Imperium graliśmy jakoś latem chyba. Gdzieś kupiliśmy ją po drodze, mieliśmy sklep z planszówkami, no to trzeba oczywiście wejść i coś kupić. No i Dune Imperium była jedyną pozycją z ich kolekcji gier, która nam się tam spodobała. I no jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo jest to gra, która mimo, że jest dość niewyględna, no to jednak jest naprawdę solidną, solidną pozycją. I słyszałam, że z dodatkiem jest na pewno lepsza, ale jeszcze ten dodatek jeszcze nie graliśmy. Nie graliśmy w ogóle w Dune Imperium bardzo wiele, graliśmy w nią może 4 razy, ale nawet po tylu razach wiemy, na czym ta gra polega, wiemy, do czego jest ta gra zdolna, żeby wiedzieć, jak ją ocenić. Także Dune Imperium. Na miejscu 21 u mnie jest gra Umata na miejscu 14 i jest to Azul Ogrody Królowej, czy Azul Queen's Gardens. Tej gry jeszcze tutaj nawet nie ma. To znaczy, ona była na Essen, można było sobie tam zgarnąć kopię, jeżeli ktoś na Essen Spiel pojechał. My graliśmy u nas w kafejce tutaj lokalnej, u nas na półce jeszcze tej gry nie ma, ale będzie na pewno, bo jest na tyle różna od poprzednich Azuli, że warto ją mieć w swojej kolekcji. My z Azulami mamy taką relację, że mieliśmy podstawkę, zagraliśmy w drugą część, nie spodobała nam się zupełnie, zagraliśmy w letni pawilon, kupiliśmy letni pawilon, podstawkę wydaliśmy dziadkom i teraz mamy tylko letni pawilon. Więc jak przyjdzie do nas Ogrody Królowej, to i tak ta gra z nami zostanie, też pawilon u nas zostanie, bo te gry są na tyle różne. Pawilon i poprzednice mają taki sam w sumie schemat, tak samo się mniej więcej to wszystko tam dzieje. Natomiast w Ogrodach Królowej no jest dużo więcej kombinowania, jest dużo więcej zbierania setów, a wszystko i tak jest nadal piękne, nadal są te płyteczki przecudne, także jeżeli lubicie Azule, jeżeli lubicie tę serię, to Ogrody Królowej są naprawdę warte waszej uwagi. Na miejscu 20 u mnie jest gra, która Umata jest na miejscu 2, także to jest chyba największy skok, jaki mamy tutaj w swoich listach, jest to Cascadia. Cascadia od Lucky Duck Games to jest gra logiczna, która... UPS do mnie przyjechał. Muszę sobie zrobić przerwkę, bo ja czekam na paczkę. Więc mam nadzieję, że to jest ta paczka. Mogę sprawdzić. Przyszła gra. Pokazać wam, co to jest? To jest pudełko od Youthy. Ale ja... Beauty nie zamawiałam. Kto by się unboxingu spodziewał, co? Takiego spontanicznego. To jest gra, którą dostałam za to, że pomogłam przy tłumaczeniu innej gry tego wydawnictwa. Taka, wiecie, jak się mówi, takie przekupstwo. Nie, to jest bardzo ich dobrej woli, także bardzo dziękuję wydawnictwu Czacha Games za wysłanie mi tego. Pewnie już wiecie, co to jest. A jak nie wiecie, to się zaraz dowiecie. Nawet dostałam figurkę promo. Deep Madness. Ja w Deep Madness już grałam bardzo dawno temu. Tylko to jest gra, której ja bym nie kupiła ze względu na to, że mamy dużo podobnych gier. Ale fajnie ją teraz mieć w kolekcji, wiecie, rozumiecie, rozumiecie. Wesołych świąt przy okazji od zombiaków z Czechy. O tej grze jeszcze usłyszycie na pewno ode mnie, bo ja jej nie recenzowałam właśnie ze względu na to, że nie graliśmy w nią wystarczającą liczbę razy, no ale teraz się okazuje, że możemy sobie zagrać w domu. Wracamy do listy. Cascadia od Lucky Duck Games to jest gra logiczna, w której trzeba troszkę pogłówkować, ale nie aż tak bardzo jak na przykład Calico. I o ile Calico ma u mnie specjalne miejsce na półce, to Umata Cascadia pobiła właśnie Calico, a u mnie nie. U mnie koty i kocyki jednak zostają wyżej niż Cascadia, ale to jest lista gier, w które graliśmy w zeszłym roku, więc Calico musi się trochę odsunąć na bok. Cascadia jest naprawdę bardzo fajnie przemyślaną grą, jest naprawdę bardzo logiczna. Trzeba dużo myśleć nad tym, jakie mamy wybory, gdzie co położyć, żeby dostać punkty. I map takie gry uwielbia. U mnie ona jest niżej dlatego, że nigdy w nią nie wygrałam. Nigdy. Ale Cascadia jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą grą. Bycie nawet na miejscu 20 gier, w które graliśmy w całym roku, podczas tych 365 dni, no to rzeczywiście jest to już wyróżnienie. Cascadia. Na miejscu 19 jest gra, która Umata jest na miejscu 16 i jest to The Initiative. To jest gra, która z jednej strony przypomina mi Pandemika, bo musimy zagrywać karty
w setach, żeby się przesuwać gdzieś po plaży i wykonywać różne zadania. Z drugiej strony jest to gra detektywistyczna, z trzeciej strony jest to trochę jakby escape room, bo trzeba sobie gdzieś tam rozwiązywać zagadki słowne w tym wypadku. No i do tego jest to gra komiksowa, gdzie mamy komiks i musimy wybieramy, którą stronę pójść i w zależności od tego, jak nam poszło, no to mamy taką, a nie inną stronę komiksu. Do tego tam jest metagra w tej grze, także no jest to coś bardzo specjalnego. My przeszliśmy właśnie tę normalną grę, ale tej metagry jeszcze nie przeszliśmy, dlatego cały czas jest u nas jeszcze na półce. Musimy się za to zabrać, bo jak graliśmy w podstawkę właśnie w tę grę, no to graliśmy po kilka scenariuszy dziennie i dokrzyliśmy do końca i się okazało, że w tym metagrze trzeba zagrać ponownie we wszystko, no i trochę nam opadły emocje. Także trzeba do tego wrócić, ale The Initiative jest naprawdę bardzo solidną grą. U mnie na miejscu 18 jest gra, która u Mata jest na miejscu 24 i tu jestem bardzo zaskoczona, że u niego jest ta gra tak nisko, właśnie z racji na jej temat, bo jest to naturalnie. Jest to gra, która w Polsce jest wydana przez wydawnictwo Lacerta i jest to świetnie przemyślane domino. Jest to domino, które układamy na planszy, które mamy zwierzaczki, które musimy ze sobą łączyć i w ten sposób robimy sobie takie małe łąki, na których sadzimy krzaczki, drzewka, kwiatki i tak dalej. Wydaje się proste, super piękne, prawda? To jest tak niesamowicie negatywna gra, można się pozabijać przy stole, ale mi się to bardzo podoba. Jestem zaskoczona, że mi się podoba gra z taką mechaniką, bo ja z reguły nie jestem fanką gier właśnie z negatywną interakcją, ale tutaj w tym wypadku, nie wiem, no jest, przy tym jest tyle myślenia, tyle po prostu gapienia się na siebie i kładzenia tych klocków domino na planszy z takim uśmieszkiem. Ha, ha, no i co teraz? Także naturalnie, jeżeli lubicie gry właśnie z negatywną interakcją, jeżeli lubicie proste gry o prostych zasadach, bo tu zasad wiele nie ma, ale takie, w których można sobie gdzieś tam pod żebra się tutaj żgnąć palcem, to naturalnie jak najbardziej. U mnie na miejscu 17 jest gra, która u Mata jest na miejscu 25. I tu też jestem zaskoczona, bo on w tę grę grał jako aplikację. Jest to Kingdom Rush Elemental Uprising. On w Kingdom Rush grał na tablecie od kiedy ja go znam. I ja nigdy nie rozumiałam fascynacji jego tą grą. Dopóki sama nie zaczęłam w to grać i zaczęłam po prostu przechodzić poziom po poziomie. Dopóki nie dostaliśmy właśnie tej gry na stół pierwszego Kingdom Rush i potem właśnie Elemental Uprising w tej wersji prototypowej. Mówiłam, że do prototypów nie będzie, to jest chyba jedyny wyjątek, ale to dlatego, że ta gra tak mi się spodobała. Ona wywarła na mnie takie wrażenie, tym bardziej, że no nie czuć było, że to jest prototyp. Bo są prototypy, które wchodzą do nas na stół i są wydrukowane, wiecie, na papierze, takim zwykłym. Są błędy w instrukcji, czy jest nieprzetłumaczona ta instrukcja, czy no jest sporo tego. A tutaj akurat bardzo profesjonalnie wykonany prototyp gry i naprawdę no wow. Ja jestem pod takim wrażeniem Kingdom Rush. Ja po prostu mogłabym w to grać cały czas, bo jest to proste, jest to fajna łamigłówka, bardzo, bardzo ładnie wygląda na stole, bardzo szybko się w to gra. I no, na tym poskoczę te komórki szare, mimo że wydaje się taka prosta, wiecie, piękna, kolorowa gra, to jest naprawdę bardzo fajny trening dla szarych komórek. U mnie na miejscu 16 jest gra, która u Mata jest na miejscu 18 i jest to... To jest jakby Roll and Write, ale bez tego write, czyli Roll and Build, czyli rzucamy kośćmi i budujemy. Jest to Era. Jest to gra na tyle inna od wszystkiego innego, co mamy, że musiałam ją mieć. I ja ją kupiłam dla Mata na urodziny chyba w zeszłym roku, ale tak chyba w sumie kupiłam ją dla siebie, bo potem kupiłam też dodatki. Era Medieval Age, taka pełna nazwa tego, no ma jeszcze ma duży dodatek Rivers and Roads i potem ma kilka małych dodatków. To jest gra, w której rzucamy kośćmi, w której budujemy miasto i w której zdobywamy punkty w zależności od tego, co w tych naszych miastach jest. Ale wyrzucając kilka symboli, takich niedobrych symboli, możemy spowodować małe, różne takie rzeczy, które dzieją się w miastach naszych przeciwników. Możemy na przykład zalać czyjeś miasto, spalić czyjeś miasto, możemy coś tam sobie gdzieś poprzeszkadzać. Gra jest na tyle szybka, że możemy w nią zagrać kilka razy z rzędu. Fajne jest to, że ma różne zasady w zależności właśnie od tych modułów, które używamy. Setup jest troszeczkę może bolesny, no bo trzeba znaleźć wszystkie domki, które będziemy w tej grze używać, żeby je tam wciskać w te małe takie, jak to się nazywa,
takie planszetki z takimi dziurkami, wciskamy te domki, to może niektórym się nie spodobać, ale u mnie to jest właśnie, to mi się podoba najbardziej, że masz tak, takie, możesz coś zrobić z tym, co masz. To nie jest tak, że rzucasz kośćmi, rysujesz domek, tylko masz ten domek i możesz sobie go położyć i no to rośnie przed tobą to miasto. Także jeżeli lubicie roll-and-write'y, a chcecie czegoś więcej, no to Era na pewno jest na tak. U mnie na miejscu 15 jest gra, która omata jest na miejscu 23. Musiałam sprawdzić ponownie, tak. I też jestem zdziwiona dlaczego. Jest to Honeybuzz. Honeybuzz, czyli przepiękna gra o pszczołach, o przemieszczaniu się tych pszczół, o zdobywaniu nektaru, o zmienianiu go w miód i o zdobywaniu punktów, i o sprzedawaniu tego miodu. I to jest, no to jest po prostu taka relaksująca gra, do której musiałam dokupić oczywiście dodatki w wersji deluxe, no bo jak żeby nie. No i tak się przy tym relaksujemy. Zawiesiłam się na chwilę dlatego, że przypomniało mi się coś. Przypomniało mi się, że jest gra, o której zapomniałam, której żadne z nas nie ma na liście, a wiem, że ta gra byłaby bardzo wysoko na naszych listach. No i teraz co zrobić? Czy przerwać nagrywanie i zacząć od nowa? Nie. Ale Atlantis Rising przypomniało mi się dlatego, że to jest przecież od tego samego wydawcy co Honeybuzz, od Elf Creek Games. Atlantis Rising to jest świetna kooperacja. Dlaczego ja tego, o tym zapomniałam? Powiem wam o tym na końcu. Honeybuzz. Wracamy do Honeybuzz, do pszczółek. Pszczółki to jest naprawdę świetna, rodzinna rozgrywka. To nie jest gra, która wam spali zwoje. W tym jest trochę kombinowania, ale to jest nadal takie relaksujące i przyjemne. No i tym bardziej właśnie z tymi pięknymi komponentami, gdzieś tam z tym upgrade'em, gdzie to wszystko ładnie się prezentuje na stole i w ręce, i ochy, i achy. Na miejscu 14 u mnie jest gra, która umata jest na miejscu 7 i jest to Bonfire. Bonfire od Portal Games w Polsce. Jest to gra, która daje kopa. To jest gra, w której trzeba rzeczywiście myśleć. To jest gra, w której nigdy nie zrobimy wszystkiego. To jest jedna z tych gier, w których po prostu podczas swojej tury no, masz do wyboru kilka rzeczy. Nie jest tego dużo, jeżeli chodzi właśnie o wybór, ale wartości tego wszystkiego są tak zrównane, że trudno się zdecydować na to, co wybrać, w którą stronę pójść. I no i może dlatego u mnie ta gra jest niżej niż u Mata, bo mnie to trochę za bardzo zwoje pali. Matowi się ta gra podoba dużo bardziej. Bonfire naprawdę jest dla tych, którzy chcą pomyśleć, chcą czegoś innego, są trochę innej tematyki, bo to jest gra, jest to abstrakt, no bo wiadomo, to jest euro, to może być o czymkolwiek, ale w tym wypadku no fajnie się z tą grą zapoznać, jeżeli właśnie lubicie gry euro, jeżeli lubicie kombinowanie, jeżeli lubicie jeżeli lubicie trudne decyzje, to Bonfire jest dla was. Na miejscu 13 u mnie jest gra, która umata jest na miejscu 4, z kolei kolejny taki duży skok i jest to The Loop od Pandasaurus Games. The Loop to jest kooperacja, w której przemieszczamy się w czasie i chcemy pokonać doktora, zapomniałam jak ten doktor się nazywa, chcemy go pokonać i on chce pokonać nas, także to jest takie trochę przeciąganie liny, jemu idzie z reguły dużo, dużo lepiej. Chyba raz udało nam się wygrać. Bardzo trudno się w to wygrywa. To jest bardzo randomowa gra, w której trzeba mieć dużo szczęścia, ale która daje taką radość grania w tę grę, bo jest po pierwsze ma bardzo ciekawe grafiki, jest bardzo różna graficznie od tego, co mamy na półce. Po drugie ma bardzo ciekawą mechanikę właśnie tego przemieszczania się w czasie. Mamy taką wieżę na samym środku, w której wrzucamy kostki i w zależności od tego, gdzie te kostki wypadną, różne rzeczy się dzieją. Możemy sobie nawzajem też pomagać, ale tak też nie zawsze. Także to jest takie trochę inne podejście do kooperacji, dość innowacyjne, warto się z tym zapoznać. U mnie na miejscu 12 jest gra, która umata jest na miejscu 13. I tutaj pewnie zacznie się jakaś burza, że o, graliście tylko dwa razy w tę grę, dlaczego jest u was w ogóle na liście? Dlatego, że ta gra jest tak dobra. I to jest Lizard Wizard. Lizard Wizard, które przyszło do nas z Kickstartera dosłownie 31 grudnia. I zagraliśmy w nią dwa razy. I zagraliśmy ją jeszcze raz potem. Lizard Wizard to jest gra z tej samej serii co Raccoon Tycoon. Dzieje się w Królestwie Astorii i w tej Astorii mamy jaszczurki. I te jaszczurki chcą mieszkać w wieżach. To są jaszczurki, oczywiście magiczne jaszczurki. Wizards, tak? Czarodzieje. I oni chcą mieszkać w wieżach i chcą mieć też ze sobą
swoich takich pomocników i chcą mieć zaklęcia, które do tych wież pasują. Także to jest generalnie zbiór setów. To jest gra, w której będziemy zbierali sety, ale która też bazuje na systemie aukcji. I kolejna z niespodzianka, która dla mnie jest taka, że ja nie lubię gier właśnie z aukcjami. No chyba nie znajdziecie mnie w ogóle nigdzie grając w grę z systemem aukcji, chyba że jest to Lizard Wizard, gdzie obstawiamy, gdzie ile płacimy za dane za daną jaszczurkę i możemy się tam powykłócać trochę o tę cenę. Chociaż tutaj w wersji dwuosobowej fajne jest to, że na przykład ja mówię, ja chcę zapłacić za nią 25 monet i ma wtedy tylko może powiedzieć, ja płacę więcej, 26 na przykład, albo weź sobie, ta jaszczurka jest twoja. I w ten sposób zbieramy właśnie sety jaszczurek, wież, zaklęć i na koniec zdobywamy za nie punkty, ale oczywiście też mamy punkty w trakcie gry. Mamy też zasoby, które musimy zbierać, żeby zaklęcia móc rzucać. I te zasoby, zagrywamy je na kartach i w zależności od tego, jaki zasób dostajemy, to inne zasoby dostają się droższe i wtedy możemy sprzedać. Także no tego jest całkiem sporo, ale jest naprawdę super zabawa i Lizard Wizard bardzo szybko wespnie się u nas dość wysoko na listy. U mnie na miejscu 11 jest gra, która Omata jest na miejscu 22, gra, której jeszcze nie skończyliśmy, bo są do niej dwa dodatki i jest to Destinies. Destinies podstawkę skończyliśmy już bardzo dawno. Mamy dwa dodatki na półce, no ale przez to, że mieliśmy troszeczkę zastoju, jeżeli chodzi o planszówki, to nie tknęliśmy ich jeszcze, ale już wiemy, już mamy zaplanowane, w co kiedy będziemy grać. Destinies opiera się na tak fajnej mechanice, że odkrywamy tę mapę przed nami, ale to nie jest kooperacja. Każdy ma swoje cele do wykonania i też dowiadujemy się cząstek informacji od niektórych ludzi, które mogą nam pomóc, może są dla nas bezużyteczne, ale no jest to o tyle inne od wszystkiego innego, co mamy na półce, bo na początku jak widziałam po prostu tylko zdjęcie tej gry, to sobie mówię, Ados powie coś jak, jakby nie wiem, taki uproszczony Tainted Crayon, gdzie sobie też ta mapa się pojawia, czy siódmy kontynent. Nie, to tyle ma ze sobą wspólnego, że jest mapa na kartach i ona się odkrywa. Wszystko inne jest naprawdę o tyle inne, że warto to u siebie mieć, jeżeli nie przeszkadza Wam aplikacja w grach. U mnie na miejscu 10 jest gra, która Omata jest na miejscu 19 i z kolei znów jestem zaskoczona, dlaczego tak nisko u niego. I jest to Dinosaur World. To jest gra, którą dostaliśmy od Pandasaurus Games tak po prostu. Ani do recenzji, ani nic, po prostu dostaliśmy grę. Całą, po prostu cały pledge z Kickstartera, więc ja byłam w szoku, bo tego jest tyle. To jest tak dobrej jakości. No i my lubimy gry o dinozaurach. No my bardzo lubimy gry o dinozaurach. I moim zdaniem Dinosaur World na tej liście gier o dinozaurach jest na szczycie razem z Dinogenics. To są dwie bardzo różne gry, gdzie w Dinogenics mamy oczywiście, budujemy kartki, te dinozaury trzeba karmić i mamy takie bardziej poczucie prowadzenia parku. Tak tutaj no to jest taki bardziej system zdobywania punktów, też właśnie budujemy atrakcje, mamy nowe dinozaury i jest o tyle lepsza od Dinosaur Island, której bardzo nie lubię, bardzo, bardzo jej nie lubię, że po pierwsze ma trochę mniej jaskrawe kolory, które mniej rażą w oczy. Nadal został ten system tego DNA, który jest bardzo fajny, ale macie to poczucie budowania czegoś, bo Wam się ten park rozrasta przed Wami. Jeździcie po tym parku swoim jeepem, żeby zdobywać punkty, żeby oprowadzać wycieczki i im dłużej coś w tym parku macie, tym to się staje bardziej nudne dla Waszych gości. Także no, jest to coś bardzo dobrze przemyślanego. Jeżeli lubicie gry o dinozaurach, to Dinosaur World jest naprawdę bardzo dobrą grą. No i teraz będą dwie pozycje, w których się zgadzamy w 100%. Na miejscu 9 jest Robin Hood, The Adventures of Robin Hood. Czyli ta gra, w której mamy mapę, w której odkrywamy różne miejsca w zależności od scenariusza. Jest to kooperacja, w której przechodzimy przez właśnie historię Robin Hooda. Przeszliśmy te pierwsze kilka scenariuszy od razu, jak tylko gra do nas dotarła i teraz sobie to rozkładamy trochę w czasie, żeby po prostu się tym jakby nie przejeść, ale wiem, że będzie dodatek do tej gry, także no już musimy trochę przyspieszyć. The Adventures of Robin Hood to jest gra oparta na książce, w której czytamy sobie jakiś tam rozdział i wykonujemy różne zadania w zależności od tego, co się w tym rozdziale dzieje. Też dyktuje nam kolejność wykonywania akcji, to jaki wyciągamy dysk z woreczka, także czasami mogą nam pokrzyżować plany nasi przeciwnicy. Także no jest naprawdę to coś bardzo fajnego, bardzo różnego od innych gier. I fajne też to, że właśnie jest to temat Robin Hooda, bo w tym temacie nie mamy żadnej gry na półce. Na miejscu 8 też jest gra Omata na miejscu 8 i są to Uśpieni Bogowie, czyli Sleeping Gods. My przeszliśmy całą kampanię,
Oczywiście całej mapy sobie nie da się przejść w jednej kampanii, więc musimy ją jeszcze przejść dwa razy, żeby tę mapę odkryć. Ale no jest to ulubiona gra z serii właśnie tego autora, Rana Okata, który no, mieliśmy od nich bliżej i dalej i mieliśmy górą i dołem, ale to jest jednak najlepsze z tej serii. Jeżeli lubicie właśnie gry, które dają wam jakąś historię, które prowadzą was właśnie przez nowy świat, który trzeba odkrywać, macie zadania do wykonania, jest to kooperacja, jest to pięknie wykonana kooperacja, bardzo taka przyjazna rodzinie. To nie jest gra, w której jest rozlew krwi, mimo że tak naparzamy się z jakimiś tam potworami, to Uśpieni Bogowie są naprawdę dobrą pozycją. Gra, która u Mata jest na miejscu 11 i tu ponownie jestem zaskoczona, bo on tak tę grę zawsze wychwala, a się okazuje, że jest u niego niżej i jest to Maglev Metro. Maglev Metro to jest jedyna gra o pociągach w jakimś tam sensie, którą mamy na półce, bo ja generalnie gier o pociągach nie lubię, ale tutaj to jest gra o budowaniu metra i w sposób, w jaki my to metro budujemy, tak, to jest takie trochę każde sobie, ale no, mamy te silnicze, gdzie ustawiamy te swoje roboty na tej planszy i każdy ma inne akcje, które są ulepszone, możemy sobie to wszystko zmieniać w zależności od tego, czego potrzebujemy. I teraz też wychodzą dodatki do tej gry z nowymi mapami. Pierwszy będzie Londyn, który wchodzi na rynek. Także no Maglev Metro to jest gra, która przyciągnęła nas do siebie tym, jak jest ona wykonana, bo to nie jest jakaś edycja kickstarterowa, ma metalowe te wagoniki, ma przezroczyste kafelki, także je nakładamy jeden na drugi, nam się buduje ta linia metra na mapie. To wszystko jest to bardzo pięknie wykonane i ma o tyle proste zasady, że bardzo szybko możemy tej gry nauczyć nowych graczy, no ale też wciąga na tyle, że gracze wyjadacze też się przy tym będą dobrze bawić. U mnie na miejscu 6 jest gra, która u Mata jest na miejscu 3 i jest to Tank Garden. My w Tank Garden zagraliśmy gdzieś w jakiejś kafejce i nam się bardzo spodobało. Od razu zaczęliśmy szukać, kto ma na sprzedaż i udało nam się zgarnąć dość tanio kopię tej gry właśnie. Nie mówi się kopię, mówi się egzemplarz, prawda? Bo kopia to coś innego. A ja zawsze mówię kopię. Egzemplarz tej gry i no, graliśmy w nią bardzo dużo, szczególnie latem w ogrodzie, bo to jest gra taka, przy której wiatr jej tam dużo nie robi. Tam są jakieś karty, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia. Wszystko dzieje się na planszy, są płytki, są figurki. To wszystko jest tak pięknie wykonane. I ja myślałam też właśnie grając w tę edycję w tej kafejce, która była edycją z Kickstartera, że kupując taką wersję sklepową, raczej się tam ta gra straci, a się okazuje, że nie. Tak, tam paru rzeczy, nie ma jakichś tam żetonów, ale wszystko inne jest przepiękne, są plastikowe pagody, są właśnie te figurki, które cały czas czekają na pomalowanie i wszystko jest takie uspokajające, takie relaksujące, taki zen właśnie ogrodu. Tak, Tank Garden. U mnie na miejscu 5 jest gra u Mata na liście, na miejscu 10 i jest to Arnak, Zaginione Ruiny Arnak. Zaginione Miasto Arnak, jak to się nazywa? Lost Ruins of Arnak. Arnak, po prostu Arnak. Arnak jest to gra, która weszła u nas na stół, na którą czekaliśmy od momentu, kiedy ją ogłosili. Jeszcze nie zagraliśmy w dodatek, a bardzo chcemy tego dodatku, tylko on jest wszędzie wyprzedany. I Arnak to jest gra typu worker placement, gdzie kładziemy naszych bardzo ograniczonych pracowników na mapie i odkrywamy różne nowe lokalizacje, walczymy z potworami, nie walczymy, przekupujemy te potwory różnymi dobrami, które mamy, wspinamy się też po tej tabelce świątyni, żeby zdobywać różne nowe rzeczy. Także to jest gra, która miała uciekać tematem, ale tutaj nie o to tutaj chodzi, bo ta gra mogła być dosłownie o czymkolwiek innym i no te zaginione ruiny, czy zaginione miasto, to wszystko się wydaje takie przygodowe, że ta gra będzie przygodowa. Tutaj to jest po prostu gra euro, gra worker placement, gra, w której też budujemy talie, zagrywamy karty w naszej kolejce, wybieramy jakie karty kupić, jakie karty zagrać, w jaki sposób. Ale tutaj właśnie to jest fajne, że ta gra łączy w sobie tyle fajnych mechanik, które mi się bardzo podobają z kolei. Czy tworzy taką fajną hybrydę, która jest bardzo łatwa, przyjemna, dostępna dla graczy, którzy może nie siedzą w planszówkach aż tak bardzo. U mnie na miejscu 4 jest gra, która jest u Mata na miejscu 6 i niektórych pewnie tutaj to zaskoczy, że to nie jest na miejscu 1 i to jest Descent, nowa edycja gry Descent. I my ją kupiliśmy z czystego sentymentu,
bo Descent było jedną z pierwszych gier, które mieliśmy tutaj, mieliśmy razem, kupiliśmy razem i graliśmy do upadłego. I nowy Descent nie zawodzi, jeżeli, podkreślam, jeżeli nie macie problemu z aplikacjami w grze, bo duża część tej gry dzieje się właśnie w aplikacji. Mimo że cały czas tak, to my rzucamy kości, przemieszczamy się tymi figurkami po planszy, planujemy, co będziemy robić, to rzeczy typu właśnie walka dzieją się właśnie w aplikacji, trzeba tam trochę to sobie poklikać i bez tej aplikacji no nie da się w to grać. I to jest tutaj bardzo duży, taki duży minus dla wielu osób, którzy mówią, że tak, za tyle pieniędzy nie chcę kupować gry, w którą będę grał na komputerze. I ja to rozumiem, bo nie wszystkim takie coś się podoba. U nas z kolei to nie mamy żadnego problemu, my mamy wiele gier, które właśnie działają przez aplikację i no, nie ma tutaj w tym żadnych, nie mamy sobie żadnych kłopotów. Także Descent, ta nowa edycja Descent, już mamy całą pomalowaną, już przeszliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi właśnie o te kampanie, nie skończyliśmy jej jeszcze, bo też sobie dawkujemy. Ale Descent jest naprawdę solidną grą. Jeżeli lubiliście starego Descenta, jeżeli lubicie właśnie gry typu Locho, Czołgacze, to Descent jest taką bardziej przyjazną rodzinie wersją takiej gry. No i trójka, finałowa trójka, która byłaby inna, gdybym zapamiętała, że mieliśmy Atlantis Rising. Bo my Atlantis Rising kupiliśmy tak niedawno, my je kupiliśmy na Expo. Dlaczego ja o tym zapomniałam? Na miejscu trzecim u mnie jest gra, która u Mata jest na miejscu pierwszym. I jest również gra polskiego projektu. Jest to Łąka. Nie dziwię mu się, że jest to u niego pierwsza, na pierwszym miejscu ta gra, no bo to jest tematyka totalnie jego i to wszystko jest takie bardzo... No jakby miała określić Mata właśnie jako grę, to byłby on właśnie Łąką. Mi się Łąka też bardzo podoba. I jest to po pierwsze świetnie przemyślana gra. Po drugie jest przepiękna, to jest jedna z tych gier, na które po prostu mogę patrzeć i chciałabym wydrukować sobie połowę z tych kart i powiesić na ścianie. Macie jakąś kopię zbędną, żeby mi wysłać, żebym sobie powiesiła na ścianie? Łąka jest naprawdę piękną, świetną grą, która no jest, to nie jest krótka gra, ta gra się czasem dłuży. I tutaj może jest mój największy taki minus tej gry, że ona się czasami dłuży. Ale no kto by się nie chciał przysiedzieć przy stole półtorej godziny, patrząc na właśnie takie piękne grafiki. W Łące będziemy zbierali karty, będziemy je zagrywali u siebie, żeby zbudować nasz krajobraz, żeby mieć zwierzątka, które zjadają inne zwierzątka, które z kolei są zjadane przez inne zwierzątka, które dadzą nam jakieś tam punkty na koniec gry. I nawet jeżeli ja tej gry nie wygram, a bardzo rzadko ją wygrywam, to i tak mi się w to gra niesamowicie. Myślę, że to jest polski projekt. To jest naprawdę, no taka duma mnie rozpiera. I fajne to, że jest to, że mamy właśnie te małe dodatki w kopertach, które teoretycznie powinny być otwierane przy różnych okazjach. Ale my otworzyliśmy wszystkie na raz, bo ciekawość. Także Łąka naprawdę jest... Jeżeli lubicie gry planszowe, to Łąka powinny być u Was na półce. Tak Wam tylko powiem. Na miejscu drugim u mnie jest gra, która u Mata jest na miejscu piątym. I jestem zdziwiona, że ona nie jest wyżej, a jest to Paleo. Paleo to jest gra, która no zaskoczyła nas niesamowicie, która jest na pewno naszym nowym Robinsonem, która, no, w którą się gra po prostu przepysznie. To jest kooperacja, w której mamy jakieś tam ukryte informacje, bo nigdy nie wiemy, kto co zrobi i co na drugiej stronie danej karty będzie. To jest gra, w której wybieramy się na ubój mamuta, a wracamy na przykład z poparzeniami trzeciego stopnia. To jest gra, w której idziemy zbierać jagody, a zwala nam się kamień na głowę. To jest gra, którą cholernie trudno wygrać, ale jak się dobrze bawimy przy tej grze. To jest tak czasami, że po prostu przegramy, resetujemy i gramy od nowa, dopóki nie wygramy scenariusza. To trochę trwa, ale jest przy tym naprawdę świetna zabawa. Paleo. No i u mnie na miejscu pierwszym jest gra, która u Mata jest na miejscu 12 i jest to Glenmore Chroniki 2. Glenmore Chronicles 2. Jak to się po polsku nazywa? Kroniki Glenmore? Glenmore. Po prostu Glenmore 2. No, wielkie pudło. Pudło przepełnione płytkami świetnej jakości, kartami świetnej jakości.
elementami z naklejkami, których trzeba po prostu przesiedzieć godzinę i ponaklejać z obydwu stron. Ale jak to wszystko się pięknie prezentuje, jak to się dobrze gra, te moduły, które możemy sobie wybierać, że ten moduł jest taki sobie, to może z nim nie grajmy, a ten moduł jest dużo lepszy, więc dlaczego zawsze nie będziemy mieli tego modułu? Mój ulubiony na przykład to jest ten wyścig po rzece, że trzeba się ścigać i tymi łódkami przepływać dookoła i fajnie budujemy sobie naszą rzekę, żeby szybciej przepłynąć na stronę przeciwnika, ale potem robimy tę stronę dłuższą, żeby jemu to dłużej zajęło. Także naprawdę Glenmore oferuje tyle sobą. No po pierwsze jest to budowanie własnego terenu. Po drugie jest to zbieranie zasobów, jest to handel tymi zasobami. Jest to zbieranie kart, punktów. Jeżeli chcecie gry, która pozwala Wam na modyfikowanie samej siebie na tyle, żeby każdym wymaganiom sprostać, ale nie mogę się wysłowić, to Glenmore jest naprawdę tą grą. No, jest prześwietna. Ja bym chciała w nią zagrać teraz, ale jestem sama i mi się nie chce ustawiać. Ale Glenmore naprawdę jest cudną grą. Także jeżeli lubicie gry ekonomiczne, bo jest to nadal gra ekonomiczna, w której jest handel, w której zbieramy zasoby. Jeżeli lubicie gry, w której budujecie swoją planszę, to Glenmore jest naprawdę czymś wartym posiadania. No i ta lista byłaby inna! Nie wierzę, że zapomniałam. Atlantis Rising to jest gra, w której no, bronimy tego miasta Atlantydy zaginionej przed zatopieniem. Właśnie, czyli je bronimy, żeby się nie zatopiła. I zbieramy zasoby. I no to jest takie push your luck, może nie push your luck, to jest po prostu gra, która jest bardzo oparta na szczęści, na rzutach kośćmi. To jest gra, w której no albo nam się uda, albo nam się nie uda po prostu. To nie ma drugiej szansy. Jest wyścig z czasem. Wow! Jak ja o tym zapomniałam! Cała lista jest nieważna. Powiedzmy sobie szczerze, że Atlantis Rising byłby gdzieś w pierwszej piątce obydwu naszych list i te listy wyglądałyby bardzo różnie. No ale jej nie ma. Do następnego razu. Pa!